Do męża. Wiesz, zepsuł mi się zlew, nie mogę zreperować, to może byśmy zreperować. Co ty mówisz? Przecież ja nie jestem ślusarz. Nie jest ślusarz. A drugi dzień przychodzi, patrzy, zlew zreperowany. I co mówi? A poprosiłam sąsiada, mówi. No i co? Ile mu zapłaciłaś? No powiedział, że albo mu się oddam, albo mu zapłacę. No i co? Ile mu zapłaciłaś? No przecież ja nie mam pieniędzy. Nie warto być skąpym mężem. Z tego wniosek. Druga wersja tego to jest, powiedział, że albo mu się oddam, albo mu zaśpiewam. No i co mu zaśpiewałaś? A ja nie jestem wieczór żydowski był. Jedzie facet przez Polskę i zepsuł mu się zegarek. Kurde, balansa, przejeżdża przez jedno miasto, nie ma zegarmistrza. Przejeżdża przez drugie. Jest zegarek. Na wystawie olbrzymi stojący beker. No, wchodzi do tego sklepu, dzwonek zadźwięczał tym. Dzień dobry pan, dzień dobry szanownego pana. Co pan chce żyć? Zepsuł mi się zegarek, proszę pana. Chciałbym go naprawić. My takich rzeczy nie robimy. Nie robicie? A? Dobrze? A tu nie zegarmistrz? Nie, szanowny panie, tu nie ma zegarmistrza. A co tutaj jest? Burdel. A to po coście ten zegar tu postawili? A co mieliśmy postawić? A ja mam świeży dowcip, dostałam dzisiaj taką serię dowcipów chińskich. Świńskich czy chińskich? Chińskich. A dowcipy to sam? Tak. A wiecie jaki pies szczeka? Niedogotowany. Zagadka, dobra. Nie, obydwie czekają na pierwszego.